25 kwietnia 2024 roku Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Cywilnej wydał długo wyczekiwaną uchwałę w sprawach frankowych. Co dokładnie z niej wynika dla kredytobiorców? O tym dowiecie się dzisiaj. Sąd Najwyższy 25 kwietnia podjął uchwałę w sprawie 5 punktów. 5 kwestii, które właściwie stanowią fundament spraw frankowych już od lat. I te 5 kwestii, jak już wielokrotnie podnoszono w mediach, właściwie zostało już ugruntowane, utorowane przez orzecznictwo sądów powszechnych, przez orzecznictwo Sądu Najwyższego, a także przez orzecznictwo oczywiście Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mimo wszystko uważam, że polscy kredytobiorcy i przede wszystkim polskie sądy powszechne rozpoznające indywidualne sprawy frankowe potrzebowały tej uchwały. Ta uchwała stanowi taką przysłowiową kropkę nad i, jeśli chodzi o ukształtowanie jednolitej linii orzeczniczej w sprawach frankowych. Uchwała jest oczywiście korzystna dla kredytobiorców frankowych. Nie wprowadziła żadnej rewolucji do orzecznictwa sądów powszechnych. A dlaczego według mnie polski wymiar sprawiedliwości potrzebował takiej uchwały, takiego jednoznacznego stanowiska Sądu Najwyższego? To ze względu na to, jaką rolę tradycyjnie pełni Sąd Najwyższy w naszym sądownictwie. Rolą Sądu Najwyższego jest właśnie nadawanie jednego toru rozbieżnym liniom orzeczniczym w tych samych sprawach. I chociaż sprawy frankowe kształtowały nam się mniej więcej w podobny sposób, orzecznictwo zaczęło kształtować się mniej więcej w podobny sposób, jednak stało się głównie to za sprawą orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I brakowało faktycznie zdecydowanego stanowiska naszego Sądu Najwyższego w tychże sprawach. A o czym właściwie zdecydował Sąd Najwyższy? Po kolei przyjrzymy się 5 punktom. Pierwszy punkt może brzmieć trochę skomplikowanie, ale właściwie dotyczy tego, czy umowę można uzupełnić kursem średnim Narodowego Banku Polskiego, czy też nie. I dowiadujemy się w nim, że w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego, to jest też bardzo ważne, odnoszące się do sposobu określenia kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie jest wiążące, w obowiązującym stanie prawnym nie można przyjąć, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów. Jak wiemy, sedno spraw frankowych tkwi nie tylko w nierównomiernym rozłożeniu ryzyka kursowego między stronami, ale także w tym, że w umowach umieszczone były klauzule przeliczeniowe, które gwarantowały bankowi dowolność w ustalaniu wysokości kursu, po którym będą następować przeliczenia walutowe potrzebne do wypłaty kredytu oraz spłaty poszczególnych rat. I w pierwszych latach sporów sądowych w sprawach frankowych pojawiła się linia orzecznicza, zgodnie z którą skoro tylko niektóre, właściwie najczęściej 2 klauzule w umowie, 2 zapisy w umowie są nieważne i tylko ze względu na to, że bank odwołał się tam do własnych tabel, to powinniśmy według naszego zwyczaju albo według może niektórych przepisów prawa uznać, że w miejsce tych własnych tabel banku możemy wpisać, sąd może niejako wstawić tam, uzupełnić ten zapis, że zamiast tabel banku będziemy tam mieli kurs średni Narodowego Banku Polskiego. Efektem byłoby to, że taka umowa dalej wiązałaby strony, a klientom przysługiwałby tylko zwrot ewentualnych spreadów, które narosły podczas wszystkich lat wykonywania umowy. I faktycznie w pierwszych latach sporów frankowych takie orzeczenia się zdarzały, takie orzeczenia zapadały.
Punktem tutaj kulminacyjnym był 2019 rok i wrzesień, kiedy zapadła uchwała, kiedy zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie państwa Dziubak. I z tego wyroku wynikało jednoznacznie, że niezgodne z prawem Unii Europejskiej jest to, aby uzupełniać takie postanowienia. I Sąd Najwyższy w tym punkcie nam to usankcjonował, czyli podkreślił, że w razie stwierdzenia, że w umowie występuje klauzula niedozwolona, w postaci kursu, który może samodzielnie bank regulować, to nie można tej umowy w tym zakresie uzupełnić o kurs średni Narodowego Banku Polskiego i w konsekwencji pozwolić jej dalej obowiązywać. I jest to właśnie jeden z tych punktów, co do których wielokrotnie padały w mediach takie opinie, że właściwie to pytanie jest już nieaktualne, bo jacy sędziowie teraz uzupełniają umowy kursem średnim Narodowego Banku Polskiego. Mamy przecież orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które jest w tym zakresie klarowne. Niestety w 2023 roku w samym Sądzie Najwyższym zapadły słynne trzy wyroki, w których sąd stwierdził, że właśnie umowy te powinno się uzupełnić kursem średnim Narodowego Banku Polskiego. Dlatego widzimy, że ta uchwała jednak w tym pierwszym punkcie była potrzebna. Wiemy już zatem, że jeżeli w umowie występują klauzule przeliczeniowe, które sąd uznaje za niedozwolone i wykreśla je z umowy, to nie może uzupełnić umowy kursem średnim Narodowego Banku Polskiego. Musi w związku z tym wykreślić całą taką klauzulę. Uznać, że w umowie ta klauzula nie wiąże stron. Tylko co dalej? Jakie są skutki tego, że taka klauzula nie wiąże stron? I tego właśnie dotyczy punkt drugi uchwały Sądu Najwyższego. W tym punkcie drugim czytamy, że w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego lub denominowanego, umowa nie wiąże także w pozostałym zakresie. Oznacza to, że umowa taka nie może być odfrankowana, tylko powinna zostać uznana za nieważną. Sąd powinien stwierdzić nieważność całej umowy kredytu. W tym punkcie rozstrzygnęły się losy tak zwanego odfrankowania. Odfrankowanie był to sposób rozstrzygania sporów frankowych mniej więcej do 2020 roku. Polegało to na tym, że sąd stwierdzał, że oczywiście klauzule przeliczeniowe w całości nie wiążą stron, natomiast jeżeli przeczytamy całą umowę, wykreślając te klauzule, to wówczas powstaje nam kredyt złotówkowy, jeżeli kredyt był indeksowany, gdzie mieliśmy określoną kwotę kredytu w złotówkach, natomiast oprocentowanie będzie właściwe dla kredytów waloryzowanych walutą obcą, ponieważ takie nam wynika z umowy. Czyli sądy stwierdzały, że ta umowa powinna dalej obowiązywać jako kredyt złotówkowy, oprocentowany tak jak kredyt waloryzowany walutą obcą. Od tego orzecznictwa od roku 2020-2021 sądy zaczęły odchodzić na rzecz stwierdzenia nieważności całej umowy, przyznając, że taka konstrukcja jak kredyt złotówkowy oparty na Liborze, potem Saronie, w rzeczywistości nie zostałby przez stronę w ogóle zawarty. Bardzo ważne jest to, że w tych dwóch punktach sąd wprost wskazał, że dotyczą one zarówno kredytów indeksowanych, jak i kredytów denominowanych, ponieważ na początku spraw frankowych rozstrzyganych przez sądy faktycznie były rozróżnienia między tymi dwoma rodzajami kredytu, czyli tymi, gdzie mamy w umowie wpisany kapitał kredytu w złotówkach, albo we frankach szwajcarskich w przypadku kredytów denominowanych. I faktycznie te rozróżnienia w orzecznictwie wypadały na niekorzyść dla kredytobiorców, którzy mieli kredyty denominowane, czyli takie, gdzie kwota kredytu była określona we frankach szwajcarskich.
Tutaj te dwa punkty orzeczenia Sądu Najwyższego formalnie już nam zrównują, jeżeli chodzi o orzecznictwo, te sprawy frankowe i myślę, że możemy przyjąć, że po uchwale składu całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w tym brzmieniu nie będziemy już mieli w Polsce rozróżniania przez sądy powszechne kredytów denominowanych i kredytów indeksowanych i będą one traktowane na równi. Te pierwsze dwa punkty dotyczyły tego, co zrobić z umową frankową podczas procesu, czyli jak sąd powinien się zachować, jakie powinien wydać orzeczenie, jeżeli otrzymał do rozpoznania sprawę frankową. Natomiast trzy następne punkty dotyczą już tego, co się dzieje z umową, ze stosunkami między kredytobiorcami a bankami już po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu, czyli jakie są konsekwencje stwierdzenia nieważności takiej umowy. Punkt trzeci uchwały rozstrzygnął, czy w polskim stanie prawnym powinna obowiązywać tak zwana teoria dwóch kondycji, czy teoria salda. Sąd Najwyższy oczywiście opowiedział się za teorią dwóch kondycji. I czytamy w punkcie trzecim, że jeżeli w wykonaniu umowy kredytu, która nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają samodzielne roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli my pozywamy bank o zapłatę wszystkich kwot, które do banku wnieśliśmy, powołując się na nieważność umowy kredytu, to sąd nie może niejako z urzędu potrącać roszczenia banku o wypłatę kapitału. Bo przy nieważności umowy kredytu powstają dwa niezależne roszczenia. Bank ma roszczenie o zwrot wypłaconego kapitału, nominalnego oczywiście, czyli dokładnej ilości tych złotówek, które wypłacił tytułem kapitału kredytu, a klient ma roszczenie o zwrot nominalnie tych kwot, które wpłacił do banku tytułem rat kapitałowo-odsetkowych i różnych opłat. I zgodnie z teorią salda, sąd powinien, tak jak powiedziałam, niejako z urzędu rozliczyć strony. Czyli jeżeli bank pozywałby jako pierwszy klienta o zwrot kapitału, to zgodnie z teorią salda, bez jakiegokolwiek ruchu ze strony klienta, sąd powinien zasądzić bankowi tylko różnicę pomiędzy wypłaconym kapitałem a spłaconymi ratami. I z drugiej strony tak samo. Według teorii salda, jeżeli klient pozywa pierwszy bank, to sąd powinien, nie czekając na ruch banku, zasądzić klientowi tylko różnicę pomiędzy tym, co klient żąda, a tym, co bank w rzeczywistości wypłacił. Czyli sąd dokonywałby z urzędu rozliczenia świadczeń nienależnych stron. I tutaj znowu Sąd Najwyższy potwierdził tą koncepcję, która przed sądami powszechnymi już nam się utarła, czyli potwierdził teorię dwóch kondycji, a nie teorię salda. W związku z tym, jeżeli kredytobiorca pozywa bank o stwierdzenie nieważności umowy, wnosi do sądu o stwierdzenie nieważności umowy i pozywa bank o zwrot wszystkich kwot, które wpłacił, to sąd skupia się tylko na tym roszczeniu, a bank ma do dyspozycji różne środki prawne do tego, żeby dochodzić także swojego roszczenia. Może je potrącić, może złożyć pozew wzajemny, może również pozwać klienta. No przede wszystkim może po prostu wezwać klienta do zapłaty. Jeśli nie upłynął termin przedawnienia jego roszczenia, to poczekać na rozliczenie po unieważnieniu umowy kredytu frankowego. Czyli teoria dwóch kondycji, która została tutaj usankcjonowana przez sąd,
skupia się na tym, że każda ze stron samodzielnie dochodzi swoich roszczeń i sąd nie może tutaj działać z urzędu, nie może nas rozliczać bez tej akcji strony, która miałaby być rozliczona, której roszczenie miało być uwzględnione bez tej samodzielnej ingerencji, samodzielnej inicjatywy w dochodzeniu swojego roszczenia. No i punkt czwarty, na który właściwie najbardziej kredytobiorcy frankowi czekali, bo był to jedna z kwestii, która właściwie nie do końca była rozstrzygnięta przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i orzecznictwo naszych rodzimych sądów. Jest to kwestia przedawnienia roszczenia banku o zwrot wypłaconego kapitału. I sąd stwierdził, jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot wypłaconych z tytułu kredytu kwot rozpoczyna się co do zasady od dnia następującego po dniu, w którym kredytobiorca zakwestionował względem banku związanie postanowieniami umowy. I faktycznie w tym kierunku szło nasze orzecznictwo, natomiast nie była to jeszcze linia bardzo ugruntowana. I od 25 kwietnia 2024 roku możemy przyjąć, że w polskim orzecznictwie mamy już pewność, że ten 3-letni termin przedawnienia dla banku biegnie od dnia następnego po tym, jak kredytobiorca złożył w banku reklamację albo wezwanie do zapłaty, powołując się na zawarcie w umowie klauzul niedozwolonych. Warto wiedzieć, że ten 3-letni termin zawsze upływa z końcem roku kalendarzowego. I jeszcze jedna uwaga co do tego punktu. Występuje tam takie określenie specyficzne, czyli sąd wskazał, że co do zasady ten termin się rozpoczyna swój bieg od tego następnego dnia, w którym klient powołał się na zawarcie w umowie klauzul niedozwolonych. Dlaczego? Użyto tego, no dowiemy się tak na 100% z pisemnego uzasadnienia tej uchwały, natomiast to, co ja uważam, że kryje się za tym określeniem, to jest to, że w naszym orzecznictwie, w naszym systemie prawnym, jeżeli sąd stwierdzi, że są pewne przesłanki, żeby uznać zarzut przedawnienia ze strony konsumenta za zbyt daleko idący, to sąd może nie wziąć go pod uwagę. Czyli musimy brać pod uwagę to, że ten 3-letni termin przedawnienia nie jest bezwzględny i podlega jednak ocenie sądu pod względem takiej szeroko rozumianej sprawiedliwości. I ostatni punkt wyeliminował kwestię wynagrodzenia dla banku za korzystanie z kapitału przez klienta. Dokładnie, w punkcie 5 czytamy, że jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, nie ma podstawy prawnej do żądania przez którąkolwiek ze stron odsetek lub innego wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych w okresie od spełniania należnego świadczenia do chwili popadnięcia w opóźnienie co do zwrotu tego świadczenia. Ten punkt jest słodko-gorzki dla frankowiczów. Słodki dlatego, że zdecydowanie wskazał, że bankom nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przez klienta, ale rozwiał także wątpliwości co do tego, czy klientom należy się takie dodatkowe wynagrodzenie, bo przypomnijmy sobie, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie wskazał, że niezgodne z prawem unijnym jest to, aby banki się domagały takiego wynagrodzenia. Trybunał Sprawiedliwości nie rozstrzygał w ogóle na temat tego, czy zgodne z prawem unijnym jest to, aby to klienci domagali się wynagrodzenia. Więc zgodnie z tym orzeczeniem TSUE, jeżeli w polskim prawie znalazłaby się podstawa prawna do wynagrodzenia dodatkowego od banku na rzecz klienta, to prawo unijne nie stałoby temu na przeszkodzie. No i tutaj Sąd Najwyższy nam definitywnie stwierdził, że takiej podstawy do żądania przez klienta wynagrodzenia od banku w polskim prawie nie ma. Także
ta kwestia została rozstrzygnięta na zero dla obu stron. Żadnej ze stron nie należy się dodatkowe wynagrodzenie ponad zwrot nominalnie wpłaconych wzajemnie środków. Mimo to uważam, że uchwała jest zdecydowanie korzystna dla kredytobiorców frankowych. Tak jak wskazałam, była potrzebna i zamknęła tak symbolicznie tą drogę kredytobiorców do sprawiedliwości. Myślę, że zdecydowanie więcej będzie podpisywane korzystnych ugód na rzecz klientów oraz będziemy mieli dzięki tej uchwale mniej takich wpadkowych wyroków wydawanych przez składy orzekające, które nie godziły się z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wpływu tego Trybunału na nasze polskie sądy. Jeżeli podobał się Wam ten film, zachęcam do składania komentarzy, do subskrypcji oraz słuchania nas także na Spotify. Do zobaczenia!